i braciak rusza w trasę, wyjeżdża spod kościoła. A se tutaj stawiam teraz autko. A ty z tymi swoimi krótkimi nóżkami to dosięgałeś tutaj z tego fotela? Pewnie? Nie, bo wiesz co, bo dzieciaczki siedziały i ten, i pokazywałem im i się bawiły. A ja wsiadam je tutaj, zaparłem się nogami, więc co? Od Adriana syn i ten. Po malutku wyjeżdżaj, nie? Przejdzie. Bo to Bartasz Szorcik. No i tu trzeba było podnieść i dafa, i naczepę właśnie, bo tutaj ja już jak wjeżdżałem, to troszeczkę łapą przyhaczyłem. A teraz zobaczymy. No teraz spokojnie. Teraz widzicie, spokojnie przechodzi. Mogłem podejść od razu! Dobra, i opuszczamy. Cyk. Poziomujemy. Idziemy jeszcze z braciakiem. Jeszcze raz pionę zbić. I będzie leciał. To nara, braciak! Zobacz tylko, czy nie ociera o kratkę przód. O co? Czy nie jest na nisko przód? Nie, nie, dobrze jest. Śmigaj. Nara! No i braciak rusza trasę. A my do domku. Tutaj od pana księdza, od księdza proboszcza mam pozwolenie, żeby sobie tutaj autko stawiać, także gitara. A my w disie i zjeżdżamy do domku. Bo byłem po Jacka w Lubiczu, zrobił sobie chłopak zakupy na wyjazd, zapakował się i ruszył. Jedzie do Kwizyna na załadunek, do ten International Paper, tak? Czy jak to tam, kurde? Jedzie braciak. Dorwałem go na rondzie. O, skubany mryga. Z światłami. Modern logistic. I pojechał braciak. No, to szerokości mu żeście ładne.